Siema, tutaj prezydent. Pewnie czy słyszeliście w radiu albo w telewizji, że po świętach ma się zwizualizować to, co już było zrobione od dawna, a dokładnie tak zwana narodowa kwarantanna. I teraz mam zapytanie do wszystkich tych, co brali udział w pionowych marszach. Czy po świętach wyjdziecie z domu i równie zagorzale jak wtedy będziecie krzyczeć na cały głos, jebać PiS oraz wypierdalać? Bo jeśli tak, to o ile wcześniej na was plułem, to teraz się do was kurwa przyłączy, bo teraz będzie się rozgrywała walka o prawdziwą wolność, o prawo wyboru. Bycie gdzie chcemy i spędzić Sylwestra jak chcemy. Bo PiS ma was za stado baranów, którzy nie znają ekonomicznych skutków takiego lockdownu oraz protestujących przy sprawach społecznie nieszkodliwych. Bo jeśli byście tak zawsze protestowali przy każdym podwyższonym podatku, czy w ogóle ustawie gospodarczo-szkodliwej, to już dawno też odby się rozrósł pizdu, ponieważ by się ugiął pod społecznym naciskiem. A chyba też nie muszę wam przypominać, że stacje epidemiologiczne są państwowe. A więc epidemiolodzy powiedzą wszystko, co Kaczyński im każe. Więc nie zdziwcie się, jeśli powiedzą, że milion osób jest zakażonych, bo wtedy byłaby dopiero prawdziwa pandemia. Bo teraz co jest? Gówno. Kilka tysięcy osób jest zarażonych i z tego tytułu zamknięto całą gospodarkę, a nas jeszcze próbują zamknąć w domach. Więc proszę, wszyscy drodzy czarni protestowicze, weźcie to na poważnie i teraz pokażcie, jak wam bardzo na Polsce zależy, bo tutaj możecie udowodnić swój patriotyzm i antypisowość. Pozdrawiam.